oni nas prowadzą do Jezusa. Jak wchodzą do stajenki, rozchodzą się, a my wchodzimy w ich miejsce. Oni dzisiaj wracają do ojczyzny, jak powie Ewangelia, a my zostajemy przy Jezusie. I ja myślę, że oni właśnie dzisiaj odchodzą w cień, a my na cały rok, na następne 365 dni zostajemy przy Panu Jezusie. I myślę, że taki jest tego sens i ostatecznie do tego zmierzają wszystkie te obchody, żeby Pan Jezus, który się dzisiaj objawia przez nas, przez następne dni objawiał się światu. Jak pierwszy raz zobaczyłem w innych miastach Polski, to się zastanawiałem, czy u nas to jest możliwe, żeby się przyjęło. I okazało się, że jak najbardziej, tym bardziej, że mieszkańcy też biorą w tym udział chętnie. I goście, którzy przebywają w Rabce, też się przyłączają, ale widzę również, że pewne organizacje, tak jak harcerze, też biorą w tym aktywny udział, czy orkiestra strażacka, która jest zawsze i praktycznie nigdy nie trzeba ją prosić, bo oni uważają to za swój jakby obowiązek, ten udział. Także myślę, że to jest coś fajnego. Natomiast trasa, którą przechodzimy, nie jest jakaś zbyt długa i myślę, że przejście tutaj do amfiteatru i ewentualnie tu jeszcze kolędowanie czy jakiś krótki występ, to jest to coś, co myślę, że nie tylko, że się przyjęło, ale jest również właśnie taką atrakcyjną formą spędzenia tego właśnie dnia dzisiejszego. My co roku włączamy się w obchody Orszaku Czekroli, jak również w wielu innych działaniach też bierzemy udział. Natomiast uczciliśmy w ten sposób narodzonego Pana Jezusa i pomagaliśmy w przeprowadzeniu Orszaku Trzech Króli spod kościoła Świętej Teresy tutaj do amfiteatru. O Christe omnicionem benedicat, czyli Chrystus niech błogosławi ten dom, ale ta kreda, symbol tego, że my chcemy naznaczyć w jakiś sposób nie tylko dom, ale i nasze życie. I to jest takie, człowiek musi widzieć. Człowiek jest człowiekiem, jest istotą taką, że musi coś zobaczyć, musi coś usłyszeć, musi czegoś dotknąć. I jak on widzi, że sobie pisze na tych drzwiach, to jakoś gdzieś tam mu to w głowie zostaje i potem, gdy wchodzi do tego domu, widzi ten napis, aha, tutaj też mieszka ze mną Bóg. A kadzidło, no tak jak ono się wznosi do nieba, tak ma się mają wznosić cały czas ku niebu nasze modlitwy. Dla mnie to bardziej przeżycie religijne i takie przyjście do żłóbka, do Pana Jezusa. Czasami z takimi różnymi swoimi problemami. Nadspodziewanie fantazyjne, magiczne i fantastyczna pogoda. Dopisała idealnie w 100%. Dla mnie przynajmniej. Ja mogę powiedzieć tak, coś przepięknego. Można powiedzieć bajeczna atmosfera i jeszcze ta aura taka piękna, ten wspaniały śnieg, który nam tak ładnie padał. No i orkiestra, która świetnie uświetniła tą imprezę swoimi utworami. Śpiewaliśmy fajnie kolędy razem z nimi. No, bardzo miła atmosfera. No, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dla wszystkich przede wszystkim zdrowia. A o resztę no to już każdy z nas musi się starać indywidualnie.